Świętokrzyskie, jaka przyszłość? Pod takim hasłem odbyła się konferencja gospodarcza. W hotelu Binkowski w Kielcach samorządowcy, przedstawiciele lokalnych firm i eksperci dyskutowali o największych problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed Świętokrzyskim. Warto organizować podobne debaty, warto słuchać tych, którzy kreują rozwój gospodarczy. Takie spotkania odbywają się od czasu do czasu i przy okazji konsultacji strategii rozwoju regionu i przy wyborze regionalnych specjalizacji inteligentnych takie spotkania miały miejsce, ale każde ma ten walor, że daje ten głos oddolny. Jak przedsiębiorcy, którzy właśnie tworzą miejsca pracy, wdrażają nowoczesne technologie, powodują rozwój, płacą podatki, które my samorządowcy, politycy możemy później redystrybuować na ważne społecznie cele. Ta debata ma też sens, że dzisiaj Polska, w tym regiony, stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Mamy do dyspozycji unijny budżet, znaczące pieniądze rozwojowe. Chodzi o to, aby skierować je na te działy, które mogą okazać się tymi obszarami wzrostu. Mogą właśnie pomnażać kapitał, a mogą podnosić konkurencyjność naszej regionalnej gospodarki, tworzyć miejsca pracy, co dzisiaj bardzo ważne przy tych relatywnie wysokich wskaźnikach świętokrzyskiego, jeśli chodzi o bezrobocie. Także warto takie debaty podejmować w poszukiwaniu takiego złotego środka. Nie ma prostych recept. Dzisiaj, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej, politycy posługują się łatwo obietnicami. W zasadzie wszystko można załatwić. Za moment Polska będzie krajem miodem i mlekiem płynącym, ale wiemy, że to jest zdecydowanie bardziej złożone zagadnienie. Stąd trzeba się na coś zdecydować i dzisiaj taką debatę podejmujemy, z pewnością warto. W dyskusji uczestniczył także przebywający w Chinach kielecki biznesmen Michał Sołowow. Za pośrednictwem transmisji internetowej mówił, jak pobudzić lokalną gospodarkę, przyciągnąć inwestorów i ułatwić prowadzenie biznesu.